W naszej szkole corocznie obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to takie święto dla nas bardzo ważne, istotne i dlatego poświęcamy cały tydzień na to święto i organizujemy różnego rodzaju działania. Są tu różne działania. Są to zajęcia plastyczne, są to zajęcia ekologiczne różnego rodzaju, są to happeningi, jest to wystawa zwierząt domowych, są to różnego rodzaju prelekcje, spotkania z osobami, które mogą wnieść coś dla naszego tutaj, naszego społeczeństwa, które mogą nam uświadomić pewne bardzo ważne rzeczy, chociażby jak zdrowe odżywianie albo uprawianie sportu. Zarówno zdrowe odżywianie, jak i sport wpływa na naszą kondycję i to jest dla nas bardzo istotne. A oprócz tego, tak jak wspomniałam, mamy również działania ekologiczne, czyli uczymy dzieci, jak mamy dbać o nasze środowisko, jak mamy segregować śmieci i w związku z tym między innymi dzisiaj mieliśmy zorganizowany kolejny raz już pokaz mody ekologicznej. Ten pokaz mody ekologicznej to jest bardzo ważny taki punkt programu, ponieważ cała praktycznie społeczność uczniowska bierze udział w tym programie. Wiele dzieci wraz z rodzicami przygotowało piękne stroje ekologiczne. Zostały one zrobione z odpadów, czyli z różnego rodzaju śmieci, można tak to nazwać, ale muszę powiedzieć, że wyszły z tego naprawdę piękne stroje i nasi uczniowie mogli to zaprezentować całej publiczności, czyli społeczności szkolnej. Oprócz tego dzisiaj był nowy punkt programu, ponieważ wprowadzamy nową tradycję. Posadziliśmy dzisiaj drzewo wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzecz Jasna. Mam nadzieję, że to nie był jednorazowy incydent i że będzie to takie spotkanie cykliczne i będziemy wspólnie dbać też o to drzewko. To jest tydzień, ale tak naprawdę te działania trwają przez cały rok. Dlaczego? Ponieważ zbieramy przez cały rok zużyte baterie. Już po raz, chyba to już trzeci rok, kiedy zbieramy te właśnie zużyte baterie. Oprócz tego mamy cykliczne takie spotkania w sprawie segregacji śmieci. Uczymy dzieci, jak segregować śmieci. Ponadto mamy również cykl takich spotkań i robimy też takie przedstawienia. To są takie krótkie scenki, które ukazują, pokazują dzieciom albo uświadamiają też dzieciom, w jaki sposób segregujemy śmieci i co nam wolno, czego nie, i żebyśmy zrobili wszystko, aby chronić naszą planetę.